wiecie. No, oczywiście, że tak, kiedy Counter-Strike był dla niego całym życiem, ale sport był tym drugim. On jemu sportowano cały czas, a tymczasem rozpoczynamy to starcie. Pasza biceps kontra owca i to wszystko się rozpoczyna. I przypomnijmy, to jest boks na małe rękawice. Tutaj nie będzie obaleń. No i właśnie, ta genialna myśl szkoleniowa trenera Raubo. Czy za chwilę ją gdzieś tutaj zobaczymy? Na razie jest wyczekiwanie, szukanie ciosów prostych ze strony Paszy. Gdzieś tam spojrzał w bok, nie wiem o co chodziło przez chwilę. Tak, ale jaka tu jest dynamika jednego i drugiego zawodnika. I proszę bardzo, cios na korpus ze strony Jarka Paszy. No i cały czas mierzy rywala. Oj, teraz sięgnął lewym prostym owca. To musiało zaboleć. Te ciosy na pewno będą brały Jarka. Kolejny cios na twarzy Paszy Bicepsa. To na pewno zabolało, ale Jarek Pasza już wychodzi z tego złomienia. Oj, pada na matę oczywiście. Zatrzyma to na momenty, sędzia pozwoli oczywiście Jarkowi się podnieść i nie ma liczenia, też powiedział, nic nie było, to było po akcji rzeczywiście, ale gdzieś poszedł się Pasza i szuka bardzo mocnego prawego, bo nie ma tutaj kampienia, to jest szukanie headshotów z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście ten klacz dla Jarka Paszy, być może najtrudniejszy w życiu, na pewno odczuwa te ciosy od owcy. A i teraz próba takiego Superman Punch'a ze strony Jarka i on idzie na wymianę ciosów. Ależ nieprawdopodobne emocje, jaki tu jest ogień w klatce! Za chwilę będziemy mieli połowę pierwszej rundy, a my tutaj cały czas praktycznie krzyczymy, bo cały czas lecą mocne ciosy! Oj, teraz niecelny ten strzał ze strony owcy. Jarek od razu chciał się odwinąć, ale też nie sięgnął głowy rywala. Teraz cios na korpus ze strony Pasza, na pewno gdzieś chce troszkę owce zmiękczyć. Ale muszą też trochę zapanować nad obroną, bo kiedy obaj panowie wyprowadzają cios, to ta głowa niebezpiecznie zostaje w miejscu. Jeden celny cios kontrujący może już zakończyć. Pasza podąża za swoim przeciwnikiem, uśmiechnięty. Proszę bardzo, pociął to owca! Owca, ten cios na wątrobę to mogło zaboleć. Widział to z pewnością Jarek Pasza. Tak jak na początku, to owca gdzieś zadawał te uderzenia, to bolało Jarka, ale teraz to bardzo dochodzi do uderzenia, ale teraz wymiana ciosów, prawy, lewy, z jednej i z drugiej strony, takie kombinacje, no tutaj nie ma przelewek, tutaj absolutnie idą na wojnę, jeden i drugi, poczuł to owca, zamroczony na moment, ale chce się odwinąć, nie chce pasywnie czekać na kolejny gracz ciosów ze strony Jarka, a ten napiera, wie, że do końca rundy nie zostało wiele czasu, oj, zabolało to Paszę, potężna bomba na twarz Jarka Paszy. Bardzo dobra akcja owcy, nie chciał tutaj oddać pola, zareagował na tę cały czas presję ze strony przeciwnika. No jest też tutaj ekipa oczywiście warszawskiego Koksa. I wspierają owcę! Co tam się stało? Zamroczony owca! Liczy go w tym momencie sędzia, jak to musiało zaboleć! Uszkodzony Luzi cały czas na miękkich nogach, jest owca! Oj, tak jest, odczuł te uderzenia Paszy, to z pewnością. I teraz Pasza, 5 sekund, mało czasu, nie zdąży wykończyć tego Jarek Pasza. Jeszcze uderzenie, kolejne, ale to będzie go, będzie dzwonek, będzie koniec pierwszej rundy. Co? To na deski owce, to oczywiście widzieliśmy, ale kiedy tak szarżuje przed siebie Pasza, to owce cały czas ma tam szansę, żeby zaatakować, a w tych rękach przemiał się, atakuje w tym momencie owca, odwraca pozycję Pasza. Tak, takie ciosy młotkowe ze strony owcy, ale nawet kiedy przejmuje na gardę Pasza, to na pewno i tak boli. Teraz kolejna, bo to już ta bomba ląduje na deskach owca, ale to zabolało. Trzyma się za oko Michał Owczarzak, to na pewno zabolało. Liczony w tym momencie pokazuje owce, że nic się nie stało, że już się podnosi, że wstaje, ale odczuwa te potężne bomby ze strony Pasza. To jest koniec! To jest koniec!